Cześć, witajcie, ja jestem Staraksi i Polar wideo na temat Nightona. Nagram jeszcze dla was jeden odcinek ze świata Wings. Tylko wiecie co, ja mam nadzieję, że się wyrobię, ponieważ jest pewien problem. A mianowicie, moja mama zostawiła telefon. Jak ja nienawidzę, gdy ona coś takiego robi. Zostawię telefon, ja potem przez to nie mogę się do niej dozwonić, nie mogę się dowiedzieć, kiedy ona wróci. I teraz jest problem. Ja mam nadzieję, że ja się wyrobię ogólnie z tym nagraniem. Tylko mam nadzieję. Dlatego Skycie od razu informuję, że staram się was trochę nie komentować. I odcinek to będzie krótszy. Zatem faktycznie sobie się z tym wyrobiłam, no bo ostatnio to odcinki były takie długie faktycznie. Więc teraz właśnie będą krótsze. To będzie krótszy odcinek, mam nadzieję, że szybko się z tym wyrobię, żeby to jeszcze mam skomentować. Ale gotów potwór, no właśnie, powraca właśnie to, o czym mówiłam, ten jednoodcinkowy wątek z krokodylem. Zaczynamy. Dzięki listowi od Wendy Darling, Wings zaczynają szukać syna Piotrusia Pana w nadziei, że pomoże on przywrócić królowej świata marzeń jej dobrą stronę. Bloom mierzy się z Vertigo i ją pokonuje, ale królowa już stworzyła Nemesis Muse. Nie Nemesis, tylko Strahajło bardziej, a nie Nemesis, jak twierdzicie. Alligator Potwór. Ja wiem swoją drogą, samo on dostaje tytuł, znaczy samo odcinek jest zatytułowany nim, skoro my już dobrze znamy tą postać z pierwszego sezonu. To będzie ten sam krokodyl, co w pierwszym sezonie, ten krokodyl, który te talenty porywał. Jak będzie miał jakiś problem z tego, pamiętam, i Wings będą musiał mu pomóc. Aj, wracamy do Jima. Powiem ci coś, Smee. Strach to jedynie stan umysłu. Masz pan rację, kapitanie. No, wracamy do Jima i do Smee, który, wspomnę, w pierwszym sezonie był kompetentnym złotycą, który faktycznie był w stanie coś osiągnąć, który faktycznie był zagrożeniem. W tym sezonie jest on pizdą i niezdarą, który się boi wszystkiego dookoła. Tak właśnie twórcy potraktowali jego postać. Głowa do góry, pierś do przodu, patrz przed siebie. Dość śmieszne, jak teraz Jim go pouca. Daje mu jakieś lekcje, mimo tego, że wspomnę, w drugim sezonie, mili się, to przepraszam. W pierwszym sezonie Jim został dosłownie porwany przez tego Smee. I Smee wtedy kozakował, był konkretnym złoczyńcą, a teraz on jest pizdą w tym sezonie. Boże, się, racja, kapitanie! Jesteś załosty. Gdzie się podział ten Smee, którego szanowałem z pierwszego sezonu, he? Pamiętaj, jesteś piratem. Nic nie jest ci straszne. A w pierwszym sezonie nic nie było dla niego straszne. Teraz on się boi wszystkiego dookoła. Pizda. Sprawdźmy twoją odwagę. A właśnie widać, jak jest odważny. W pierwszym sezonie był w stanie ciebie nawet porwać. Porwał ciebie, porwał Bloom. Był zagrożeniem, a teraz jest taką niezdarą, że normalnie aż się źle na to patrzy. A już mamy narrację. O, Smee taki biedny, Smee taką ofiarą jest ten Jim, jest tego. I go jakoś testuje, źle go traktuje ten Jim. Ja pierdolę. Spróbuj mnie znaleźć. Idź za instynkt. No, nie zdara, potyka się o wszystko dookoła. Wspomnę tylko w pierwszym sezonie, jest teraz to wspomnę. Kompetentny złoczyńca, który dosłownie wspinał się po Szwajcarii za Bloom i Jimem, a teraz co? Się potyka o byle co i wszystkiego się boi. Masz iść do mnie! Nic cię nie przestraszy. No, w pierwszym sezonie go faktycznie nic nie straciło. W pierwszym sezonie był faktycznie kompetentny. W pierwszym sezonie można było go szanować. Teraz? To ja jedynie mogę na niego pluć. W tym sezonie mogę tylko i wyłącznie na niego pluć.
Jest za to kurwa załostne na siłę robienie z niego ofiary. On z nimi taki biedny jest. Ja tylko wspomnę, że Smith Pierce z sezonie miał też vibe takiego trochę zboczeńca. Ale pewnie, olejmy tą kwestię. Teraz go kreujemy na ofiarę. Ale co to było? Kapitanie? Czy to ty? Nie, Smith, tu jestem. Krokodyl potwór! Oczywiście to jest ten sam, który porywał talenty z pierwszego sezonu. To jest ta sama postać. To fresk, który znalazłyśmy w londyńskim teatrze. Wygląda jak nocne niebo. Układ gwiazd może być jakimś rodzajem zagadki. Lub kodem, który da się złamać. Nie masz apki, która to załatwi, Tekla? Musiałabym wiedzieć coś więcej. Teraz grupuję układy i wzory. Może wtedy... Wybacz, Tekla. Ale nauka i logika nam teraz nie pomogą. Możemy zawierzyć życzenia gwiazdom. To może rób to po cichu, żebyśmy mogły się skupić. Dobra. Życzę sobie znaleźć syna Piotrusia Pana szybko, żebyśmy mogły pokonać złą królową, dzwoneczka. Powiedziałam to ironicznie, Stello. Pokonać. Pokonać, nie zreformować. Stella dobrze kombinuje. Pokonać! Słowo klucz, pokonać! Poczułyście to? Co ja mam to rozumieć w ten sposób, że Stella swoimi tam wycenami jest w stanie jakoś doprowadzać do tego, że one mają spotkanie z tym duchem? Lasu? Czy kimkolwiek on jest? Potrzebujemy was! To znowu duch świata marzeń! Poświęć! Ja, duch świata marzeń, przepraszam, nie duch lasu, pomyliło mi się. Krzysie, ktoś jest w niebezpieczeństwie! Potrzebuję was teraz! Ale... musimy znaleźć Mata. To też jest pilne. Nie, teraz mają psy dwa na ten świat, nie? I będą... Nie, to tylko chodzi o Dima i Śmino, bo znowu będą migratować. Nie chcę tego, ale musimy się rozdzielić. Aisha, Flora i Tekna. Pójdziecie do świata marzeń. Stella, Miuza i ja znajdziemy Mata. Aha, tak to załatwią. Przyjęte, Bloom? Dziewczyny, rozdzielmy się! Transformacja! Co tego ciekawe, że gdy Bloom nie ma z nimi, to wtedy tutaj Lela robi za liderkę. No sobie okej. Okay. I'm fine with that. Lela jest super. Pomijając jej zachowanie w tym uniwersum. W sensie to kłamanie i manipulowanie. Popieram. Wiecie, mamy nienawidzieć Jima, bo on w tym momencie powiedział, że sobie jest niezdarą, więc na tej podstawie mamy go nienawidzieć. Tego chcieli twórcy. Jak mam nienawidzieć Jima za to, że w tym momencie mówi świetną prawdę? No to tym bardziej go szanuję, a nie nienawidzę. Pamiętaj, krokodyl jest odporny na bezpośrednią magię. W takim razie użyjmy magii pośredniej. Floro, poleć tam. Weźmiemy go z zaskoczenia. Wow, przynajmniej zapamiętały to, że jest odporny na ich zaklęcia. No faktycznie tak było w pierwszym sezonie. Był odporny. Zostań!
Na samym razie mam to zrozumienie, że to jest ten sam krokodyl. Ani kroku, potworze! Z jakiejś racji atakuje. Wyjdzie się! Mamy to! Że na nas czeka. Może chce, żeby za nim iść. Dopiero co je atakował, dopiero co atakował tego Jima i Smi, a teraz to nagle, wiecie, nagle robimy tutaj taką narrację, że no on ma jakiś problem i Wings mu będą pomagać. Albo nie? No raczej nie. Czeka nam! Złapmy go! Jeśli to nie kot, to co to może być? Jakaś konstelacja? Muza tak bardzo wyjebane muzyki sobie słucha. Jaka? Yuso! Halo! Muza tak głośno puściłaś muzykę, zaraz słuchać tą muzykę, mimo tego, że masz słuchawki. Przy moment, nagapienie się w gwiazdy. Mamy pilne sprawy. Tu chyba jest mapa. Ale nie mapa nieba. Może to mapa słynnego miejsca? Musimy tam jechać. Genialne, Miuso! Porównam ją z lokalizacjami domów gwiazd. Akariot! Wow, patrzcie na to! Zawsze chciałam pojechać na taką gwiazdorską wycieczkę. O, to tam brata. A to Jay! Zaraz, co one pojadą do Hollywoodu? O, nie ta mapa, Stello. No dobra, jednak nie. Płynne z innymi. To są mapy najsłynniejszych miast na świecie. Więc sprawdźmy, czy coś pasuje. Na pewno nie Londyn. Rzym też nie. No tak, do Rzymu jedźcie najlepiej. Wings, ja mam pomysł. Jedźcie do Egiptu, od razu. Oj, nie wiem, co tak idealnie. Biorąc pod uwagę to, że w Paryżu jest sobie taka pewna Marine Dupin-Cenk. Nie wiem, co byś tak lubiła Paryż, Stella, gdybyś o tym wiedziała. Zaistnieje taka Marinette właśnie w tym mieście. Właśnie we Francji. Tato, jakiś zabytek. Och, Paryż. Najjaśniejsza gwiazda. Tam. Muza, co do ciebie, to też nie wiem, co byś tak lubiła Paryż, gdybyś wiedziała o tym, kto przebywa w Paryżu. W Paryżu sobie przebywa taka pewna toksyczna Marine Dupin-Cenk, która swoją drogą bezcelnie od ciebie kopiuje kolor włosów. Tylko z taką różnicą, że ty masz długie włosy, a ona ma krótkie. Musimy jechać. Katedra Notre Dame. Gdy tam dotrzemy, znajdziemy mata. Ej, no ale w sumie, nie no, zwróćcie uwagę na to, że faktycznie Marinette i Muza, one mają trochę podobne fryzury do siebie, tylko z taką różnicą, że Muza ma dobrze ułożone te włosy i faktycznie są to długie, ładne włosy, a Marinette to... A skoda komentować. No
No i teraz w całym Paryżu będą się poprosił rozglądać za tym matem. Powodzenia, Zyca. Oby cię tylko nie trafiły na marinet. Może się chyba podoba. Ogólnie lubię w muzie to, ja bardzo w muzie lubię to, że ona docenia sztukę. W sensie muza bardzo lubi sztukę, nie tylko muzykę, ale też malarstwo, taniec, ona to bardzo docenia. Ona bardzo docenia każdy aspekt sztuki. I to jest akurat mega fajne w niej. To jest akurat coś, co ja bardzo w muzie lubię. Też w takich momentach faktycznie bardzo odczuwalna jest jej wrażliwość również. A jeśli miała rację, gdy tam pod jednym komentarzem, tam pamiętam kiedyś stwierdziła, że muza reprezentuje wrażliwość, to jest faktycznie prawda. Nas zwabić w pułapkę. A może chciał, żebyśmy za nim poszły z innego powodu? A? Gdy upadła, mógł się na mnie rzucić, a tylko przebiegł obok mnie. Nie próbował mnie skrzywdzić. Więc może przywiódł na stópy coś nam pokazać. Coś, co jest tam. Ale co? No, teraz się nagle okazuje, że on ma jakiś problem, nie? I Wings będą chciały mu pomóc, oczywiście. Mając totalnie wyjebane na to, że w pierwszym sezonie porywał talenty i był dla nich ogromnym zagrożeniem. Dowiemy się w jeden sposób. Zobaczcie, to jest coś, co mnie wpienia w drugim sezonie, w sensie postacie. Zachowanie postaci w drugim sezonie nie odzwierciedla tego, jakie te postacie były w pierwszym sezonie. Te postacie się kompletnie zmieniły. I to w taki sposób, że nie da się tego jakkolwiek zrozumieć. Jak taki krokodyl w pierwszym sezonie był totalnie zły, porywał talenty, teraz w drugim sezonie nagle okazuje się, że on sobie to taki znowu zły nie jest. Mimo tego, że nie ma żadnych podstaw, żeby twierdzić, że on jest jakiś poskudowany. Myślicie to samo, co ja? Że uwięziła nas tu nasza sława? Wiecie, Wings, trzeba było sobie wybrać inną ścieżkę drugoplanowego życia. Jak tak bardzo teraz na zakacie. Wie o dokumencie, o filmie, o naszym zespole! Zabiorę naszych fanów na wycieczkę za kulisy. Czy Stella chce nakręcić parę dokument na temat Wings? Stella, proszę cię, nie! Ja wiem, że parę dokument o Wings na pewno będzie też coraz lepszy niż te wszystkie szpitale, trudne sprawy i te inne bzdety, ale parę dokument mi się ogólnie źle kojarzy. Prawie tęsknię za pomysłami Flory. Co do muzyki. Musa, czy to prawda, że to właśnie ty jesteś muzą zespołu? Wiemy, że uwielbiasz Paryż. Muzą, bo wiecie, muza. Możemy zrobić tu przystanek w trasie? Zgódź się! Stello, musimy znaleźć mata. Jebać tego mata. Po co on wam jest w ogóle? Już widzicie, zdążyłam zapomnieć, po co on w ogóle jest ten mat. Wybaczcie. Jedna z nas musi się wymknąć i go poszukać. Ty idź, Miuso. Skradasz się najlepiej z nas. Stello, właśnie teraz potrzebny nam twój entuzjazm. Powitaj fanów. Odwróć ich uwagę, by ona sama mogła się wymknąć. No, co wiecie, wiadomo, kłamiemy dalej, manipulujemy dalej. Dalej bawimy się w kłamstewka, w manipulację, bo to jesteśmy całe my. Naprawdę, oryginalny Wings, weźcie tu psyjdźcie i te alternatywne Wings naprawcie, bo tutaj naprawa jest wymagana. Serio? W ogóle to ja bym jaki to by był dobry odcinek. Wyobraźcie sobie spotkanie oryginalnych Wings z alternatywnymi Wings. Ja jestem ciekawa, jakby wyglądała interakcja między nimi. Na pewno te oryginalne Wings byłyby wściekłe na te alternatywne za to, że tak kłamią i manipulują. Z tego powodu na pewno te oryginalne byłyby na nich złe z tego powodu. Nością! Witam, Paryż!
No ale Stella przynajmniej jak potrafi zrobić wejście w Paryżu, to robi wejście w Paryżu ze stylem. Proszę bardzo, pięknie, na spilkach, w sukience, Marinette, ucz się! Tutaj mamy prawdziwą gwiazdę mody. Można będzie z kolei Mata śledzić i no, będzie próbować znaleźć Mata i będzie miała z nim interakcję. Współczuję jej z tego powodu. Naprawdę, współczuję jej. Jestem będzie tęsknić za chwila, Riven nie istnieje w tym uniwersum, przepraszam. Wow, kamera z pierwszej osoby, no i takie coś to rozumiem, a nie to co mieliśmy w Miraculumie. Naprawdę, wolę pierwszą osobę z perspektywy muzy niż z Marinette. Jest sama. To uczyni ją bezbronną. Ale jest dobra, szybka i silna. Banshee jest silniejsza, królowo. No, oni nasłali na nią Banshee, czyli tą kolejną Nemesis. Ale wiecie, jest taka narracja, że ze sobą i królowa to są w sumie ofiary, spocujmy im. Walcie się. Banshee w tym momencie dosłownie ją śledzi. Muza skaca po tych dachach jak scalona. Ale akurat na to się fajnie patrzy, w sensie fajnie się to ogląda. Ja wiem oczywiście, że ci, którzy mają zbyt wielki problem z brakiem jakiegoś przesadnego realizmu, przypierdalaliby się do tego, że muza to robi na spilkach, ale naprawdę, wiecie, się odpierdolicie. Ja tutaj opierdzielam świat Wings za rzeczy, które faktycznie są złe w tym świecie Wings. A wy się tam odpierdolicie, ci, którzy mają problem z tym, że dziewczyna jest ubrana dziewczęcą. To wy się odpierdolicie. I się naprawdę siedźcie cicho i się najlepiej nie wypowiadajcie. Gdzieś musi być jakaś wskazówka. Świetnie. Przypomina teleskop? Kim jesteś? Oho, i to on! Matt? Czy to ty? Skąd wiesz, jak mam na imię? Chcę z tobą porozmawiać. A? Czekaj! On się jej obawia. No akurat tak to, że on się jej obawia, to jest co można zrozumieć, no bo wyobraźcie sobie taką sytuację, nie? Że nagle niespodziewanie stoi przed wami jakaś obca dziewczyna, której w ogóle nie znacie i zna was i nie stwierdza, że chce z wami porozmawiać. Jak byście zareagowali? Żyję harmonii, żeby go znaleźć. Nie mogę go zgubić. Teraz co do tego Mata, to niby teraz się wydaje ok, niby teraz, ale my poznamy jeszcze go z nas niegorącą stronę. No i ta Banshee będzie właśnie zagłuszać jej wibracje. Jej umysł będzie zagłuszać. Zgubiłam go. Ktoś musiał zakłócić moją moc. Zadkowałem w tym momencie. W ogóle Banshee, ona jest do tego stopnia, wiecie, ma być taka trochę bardziej przerażająca do tego stopnia, że ona w ogóle nic nie mówi. Ona w ogóle nic nie mówi, ona jest właśnie taką totalną cisą. Nie
Tylko teraz pytanie, to znowu tutaj jest taki motyw, że tylko muza ją widzi, co innego, więc akurat w tym spadku będą w stanie ją też dostrzec. Tylko muza ją widzi faktycznie, jak tylko Bloom widziała Vertigo. Miuso, wszystko w porządku? Znalazłam nasz cel z mapy. I Mata, i jakieś... dziwne stworzenie. O! Miuso! Nie mogę mówić! Mam mętlik w głowie! Coś się do mnie zbliża! Miuso? Odbierz, Miuso! Jeśli idziemy, musimy być gotowe na wszystko. Stamtąd coś nadchodzi. No Bajin, that's me. Kto tam? To ja, Jin. It's me. Jin? Tak. Wybaczcie. Nie szkodzi. Przyszliśmy ostrzec was przed zaklętym bagnem. Królowa zaklęła je, by uwięzić tam najpotężniejsze potwory. Najbardziej przerażające. Jest tam nawet aligator potwór. Aligator potwór? Niech zgadnę. Jakiś krewny krokodyla potwora. Jego brat. Ach, dlatego krokodyl nas tu przeprowadził. Aha, dobra, okej, ja zapomniałem, że on ma brata. Dobra, okej, tutaj przyznam, zapomniałam o tym. By pomóc swojemu bratu. Jasne, wejdźmy tam. Będziemy pilnować tunelu, w razie gdyby zjawiły się cieniste istoty. No ale to z drugiej strony motyw taki totalnie z dupy, nagle się teraz okazuje, że on ma brata. To tak totalnie z dupy się okazuje. Wiecie, że ma brata, nie? Żeby trochę go przedstawić bardziej w starym świetle, że on taki krokodyl zły nie jest. Ja tylko wspomnę, że ten krokodyl chodził i porywał młodą osobę. On porwał Sophie. On porwał młodą dziewczynę. Ona spróbowała porwać Naokiego. Miejcie oczy otwarte. Leila, jesteś czarodzieją wody. Czemu nie użyjesz w tym momencie zaklęcia, żeby sobie wyczarować wodę? Że musimy tylko rozwalić tę klatkę. Czekaj, Aisho. Co? Coś mi tu nie gra. Jeśli to jest więzienie, to gdzie jest strażnik? Myślę, że strażnik jest tutaj. Cii. Słuchajcie. Co to jest? Bicie serca. Oddech. Jesteśmy w środku czegoś. Nie czegoś. Kogoś! Uwaga! Węza! Ale widać, widzicie, jak bardzo ten motyw z tym jego bratem nie ma sensu. I dlaczego to nie ma sensu? Skoro teraz robię z tego krokodyla ofiarę, że on chce pomocy Wings, to w takim razie czemu on atakował Jima i Smee? No czemu? Pytam się, czemu? Jedynie można to wytłumaczyć w ten sposób, że po to, żeby wezwać Wings, ale skąd on wiedział, że to by wezwało Wings do tego świata? Skąd on niby to wie? Odlecieć!
czymś, Floro! Tak! Powiedz, że nie chcemy zrobić mu krzywdy! Problem polega na tym, że mu właśnie robić jak sobie. Ale dobra, fair point, on do was atakuje. Spróbuję! Nie mogę! To jest jakieś magiczne stworzenie, a nie roślina! Dlatego mnie nie słyszy! No to jest problem. No dobra, tego krokodyla zaatakują. Jaskinia całkowicie pochłonęła krokodyla! Użyjcie jakiegoś zaklęcia. Bancio operuje magią powietrza. Transformacja. Dlatego się nie transformujesz. Ale bo co, żeby ludzie nie znali prawdy? I tak tutaj nikogo nie ma. Transformuj się, muza. Transformuj się. No i co, ona nie użyła zaklęcia? Okej, no i na tym się kończy odcinek. No to, okej, no. Zakończyli ten odcinek dramatycznie dla Wings, w tym zasadzie z Wings tutaj strasznie oberwały, mu za prawie zginęła z tą Banshee, tam Bloom i Stella lecą jej na ratunek, ale się muszą spiesać, no a z kolei Layla, Flora i Tekna są uwięzione w tej jaskini. Wraz z tym krokodylem. Więc tutaj zakończyli dosyć grubo ten odcinek. Okej, czyli dowodek z krokodylem się zakończy i z tym jego bratem w kolejnym odcinku, ale również w kolejnym odcinku będzie nowy wątek, który jest najlepszym wątkiem w tym świecie Wings i nowy odcinek, kolejny odcinek, odcinek czwarty, to jest najlepszy odcinek. Tak, mogę spokojnie powiedzieć, za odcinek kolejny, czyli czwarty odcinek drugiego sezonu świata Wings, to jest najlepszy odcinek tego sezonu. A wiecie dlaczego? Bo w kolejnym odcinku będą najlepsze postacie. Najlepsze postacie ze świata Wings. Ja w tym momencie nie żartuję. W kolejnym odcinku będą nowe postacie i te nowe postacie to są najlepsze postacie ze świata Wings. Postacie, które ubóstwiam. Przynajmniej tych postaci twórcy nie zniszczyli. Jakie to będą postacie? No nie będę zdradzać.
zostawimy to na kolejny odcinek. Ale muszę oddać przynajmniej to, że ten klimat z tą Banshees, ona tam ściga tą muzę, porusza się tak faktycznie bezselestnie, skrada się za nią, ma na nią oko, no i też ją tutaj zaatakowała. To robi wrażenie. To robi naprawdę dobre wrażenie. I ta muza, która się również przeniesza dachami nocą w Paryżu, to też robi wrażenie. To robi nam taki fajny klimat w sumie. I to jest akurat spoko, tylko szkoda, że... No, może by tak mogli trochę ten wątek pociągnąć na więcej odcinków, a oczywiście tego nie zrobią, bo trzeba na jeden odcinek zrobić jeden wątek, bo odcinków jest tylko 13, a za wątków twórcy chcieli sporo napchnąć. No to właśnie dlatego to niestety tak wygląda, że to nawet mogłyby być lepsze wątki, gdyby tylko po pierwsze zima nie robili z logotypa, po drugie z krowy nie robiliby ofiary i po trzecie, gdyby te wątki były bardziej pociągnięte, nawet ten motyw z tymi Nemezis mógłby być o wiele lepszy, gdyby tylko Wings się dłużej męczyły z tymi Nemezis. A niestety tak nie jest i to jest problem. Ale w sumie to muszę powiedzieć, że muza w tym odcinku była nawet fajna. Znowu pokazała, że jest wrażliwa, również w tym odcinku teraz widoczne jest to, że no ona lubi sztukę, ona bardzo docenia sztukę. Nie tylko muzykę, ale również malarstwo, między innymi taniec, modę. No i muza bardzo lubi Paryż. No, całe szczęście muza, że nie spotkałaś Marinette, bo Marinette sobie przebywa w Paryżu. Marinette bezcelnie przy okazji kopiuje twój look, tak trochę bezcelnie kopiuje twój look, tylko robi to beznadziejnie, bo ty muza wyglądasz świetnie, a Marinette wygląda beznadziejnie. No ale dobra, myślę, że chyba dokończyłam. To będzie na tyle. Wiem, że odcinek mógłby być troszeczkę dłuższy, gdybym trochę więcej skomentowała, ale no trochę się spieszyłam, bo to nie wiedziałam, kiedy ta moja mama wróci ostatecznie, bo telefon zostawiła w domu. Naprawdę, jak ja nienawidzę takich sytuacji, gdy ona zostawia telefon w domu, ja nie mogę się potem oczywiście przez to do niej dodzwonić. A to przy okazji zostawiła mi klucze, żebym jej później drzwi otworzyła, więc to znowu ona może zadzwonić demofonem w każdej chwili, gdy będzie wracać. No dobra, na zasadzie te dwa odcinki udało się skomentować. Kurde, no kolejny odcinek jest najlepszym odcinkiem. Kolejny odcinek jest najlepszym odcinkiem z tego drugiego sezonu, ale komentowanie tego odcinka zostawię sobie na jutro. Dlatego, ponieważ boję się, że gdybym miał się za to zabrać dzisiaj, to bym wcale nie zdążyła niespodziewanie, by demofonem zadzwoniła mama i musiałabym jej drzwi otworzyć, więc nie będę już tego robiła, nie będę już się nic w tym nagrywać. No okej, wcale nie było odcinków, ale dzisiaj macie 4 odcinki, 2 odcinki z Wings i 2 lore wideo, więc taka powiedzmy rekompensata, mam nadzieję. No a w kolejnym odcinku, czyli jutro mam nadzieję, będę komentować najlepszy odcinek z drugiego sezonu Wings, Świata Wings 2. Najlepszy odcinek, jedyny odcinek, który jest jakkolwiek dobry i jedyny odcinek, który mi się faktycznie bardzo dobrze ogląda. Bo jest, pamiętam ten odcinek, pamiętam wątek z tego odcinka i pomijając to pierdolenie Wings o tym, że nie mogą powiedzieć prawdy, to ogólnie wątek w kolejnym odcinku będzie bardzo fajny. Wspomniałem to, że kompletnie taki wątek z tyłka znowu, ale postacie będą super w kolejnym odcinku. W sensie te nowe postacie, z którymi Wings będą miały do czynienia. Zresztą do Mata, no z nim jeszcze będziemy mieć do czynienia później i mogę już spokojnie powiedzieć, że on będzie straszny i irytujący. Ale wiecie, pozytywna postać, oczywiście, że twórcy będą go przedstawiać pozytywnie. Ale Jim, który mógłby być o wiele lepszą postacią, gdyby tylko twórcy nie przedstawiali go negatywnie. No to, co wiecie, Jima oni będą niszczyć jako postać. No dobra. Ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach z Wings i z moich innych serii. Bywajcie.